Zrobiliśmy tu, może skupienie. Trzy sekundy zanim pojawi się następny. Większość obrażeń na poświęcenie na wszystkie. Cześć, Dershi. Jak to jest, że wczoraj akurat w to grałem i nagle też odpaliłaś? Tutaj albo gra ciszej, albo siebie głośniej, bo prawie nie słychać, co mówisz. Bo ja może nic nie mówiłam w sumie. Jak dam grę ciszej, to już nie za wiele będzie słychać ogólnie. W sensie, a muzyka mi się podoba. Się wciągnęłaś, no trochę, słuchajcie, gram Arkanem, pierwsze podejście. On się jakoś tam, nie pamiętam jak się nazywa, dokładnie ta postać. Ja mam 129 level, jestem na trzeciej planszy. W ogóle szaleństwo, jak mówię, ja nie umiem w tej gry, nie? A tutaj magia. Zrobiłam jeden myk, ciekawa jestem, czy będzie działał Twitch. Znaczy ten, może czat z Twitcha na OBS-ie nie widać, ale może w przeglądarce? Bądźmy dobrej myśli. Dershi, w ogóle chce mi się Genshina znowu. Po wydropieniu tych postaci, także wiesz. Prawda, jest dużo do ogrywania teraz, ale... Może już, chyba, że już zapeszyłam z tym czatem i już nic nie będzie widać. Dzisiaj mam kilka tytułów do ogrania. Mam jeszcze jedną gierkę z tego typu. I tak w sumie to Magog mnie zainspirował, nie ukrywam.
wczoraj kupował, wczoraj sobie odpalił pierwszy raz te gierki. Chcesz to dalej, mam znowu wolne, no nie wiem ile, przy dobrych wiatrach tydzień, a przy złych do grudnia. O kurde, do stycznia. Ogólnie ja na telefonie, bo internetu nie działają. O nie, cześć Mariolka, siemaneczko. Czy teraz mnie już słychać lepiej tak ogólnie? Dersi, czemu wolne? Vampire Survivors? Nie, drugie jest... Nie pamiętam. A ogólnie w Gorda będziemy dzisiaj grać, bo muszę ograć tytuł, jako że dostałam. Nie ma co robić, rozumiem, nie ma zleceń. Jako że dostałam kluczyk. Także taki jest zamysł na dzisiaj. Gord jest dużo bardziej skomplikowaną gierką niż to. Ale to sobie Gorda zagramy troszkę później. Aktualnie testuję chyba wszystkie skille poza tym czerwonym, którego nie miałam, który nie miałam do tej pory. A że mi się kończyła umowa, to jestem na bezrobociu chwilowo. O kurde, nie przedłużyli ci umowy. Nie ma roboty i nie chcą płacić za pracownika. Ale powiedzieli ci, że możesz wrócić czy coś? Cześć Shanix, dobrze was widzieć wszystkich. Zastanawiałam się, czy jak odpalę live'a tak wcześnie, czy w ogóle ktokolwiek przyjdzie. A tu proszę, coś za niespodzianka. Tu ten badziew jest. Już pan? Aha. Dobra. Jakby się trochę jakby nie spodziewałam. Mariusz! Dzięki za słupka. Kurde, dalej nie działają te nieszczęsne alerty. Nie wiem, co jest grane. Idziem do berek. Cześć, Paszandale! Bry na chwilkę, bo dla mnie nie jest dobry. O nie, co się stało? Tak, jak tylko się pojawi gdzieś do roboty, to szef ma do mnie dzwonić, żebym wracał. No to super, to przynajmniej tyle dobrze. Teraz tęskniłam się za twoim gadaniem. A, jak miło. Maciej, dzisiaj był ciężki dzień. Dzisiaj był bardzo poniedziałkowy poniedziałek w pracy. Od rana. Po południu było troszkę lżej, ale no... Działo się, więc serio, to jest taki... Dzisiaj jest pełnoprawny poniedziałkowy poprawiacz psychy, nie? Ewentualnie będę socjalki zaraz kręcał, bo chwilowo to nie, ma, nie mamy nic. Jedyną reklamą jest poczta pantoflowa i pani przedstawicielka handlowa. O, przykro mi bardzo, Paszandale. Ale założę się, że miała cudowne życie u twego boku, także... A swoją drogą wszystkiego najlepszego z okazji. Ja wiem, że to tak trochę łombo-kombo faktycznie. O, u mnie odpoczynek będzie dopiero w styczniu. W sensie co, nie masz urlopu, Mariolka? Martyna. Mariolka, Martyna. Przy co jakiś czas twoje imię wypowiedzi, żebym nie zapominała, jakie jest prawdziwe. Miała, tylko ja nie mogę się z tym pogodzić. No. Kochana, jeżeli się jest faktycznie blisko z jakimkolwiek stworzeniem, to nie ma znaczenia, czy to jest człowiek, czy zwierzę, a nawet zwierzę czasami jest człowiekowi bliższe sercu. Także zdziwiłabym się, gdyby to po tobie spłynęło. O, tak to ujmę. Rozumiem, że nie jest to łatwe. Ogólnie, Dersi, bo pytałeś o tą gierkę. Tu ten, nie ma go gry... Aha, bosik jest. Dobrze. O kurde, czekajcie, bo... Kurde, coś za mnie, to co? Żyćko mi się traci. Ostatnio ma go... Znaczy, ogólnie ma go grywa w tego typu gry i tam parę razy oglądała mnie, jak grał. Shit.
23% czy 23 punkty. I ogólnie spoko, znaczy średnio mi się podobały zamysły, bo były z zombiakami, a tu proszę, taka odmiana, zupełnie inna grafika i od razu mnie, że tak powiem, chwyciło za serce. Musicie chwilkę zaczekać, moi drodzy, przynajmniej do punkciaszków. A, dwa hapeki. A, dobra, second life. Mogę to powiedzieć second wind. O, panie, drugie od razu zeszło. A to tego już nie przetrwam. Nie ma szans po prostu, nie ma szans. Musiałam zdobyć punktów dużo. Może mi się coś tu uda wyzbyć. No ja, 11 ataków. Kurde, podleczę punktami. Aczkolwiek śmiem to wątpić. 43. Gdzie jest ta paskuda? Tu jest. Babiszon wredny. No. Przegrana. Nie mogę się za to zabrać, bo mi chce ciągle ryczeć. No. Po 4 tygodniach urlopu plus 10 dni we Włoszech, teraz mam 2 przeglądy w pracy plus w grudniu Wigilia, więc będzie gorąco. Pomyślałem, że mnie stalkujesz, bo odpaliłaś tą grę w dniu, gdzie postanowiłem wrócić do tej gry. Proszę, ja miałam kotkę 20 lat bez 4 miesięcy. Jak nam odeszła, to ryczała mnie głupia, ale zżyłam się z nią bardzo. Wychodziła po mnie, jak wracałam do domu, a nawet po moją córkę. Daj sobie jeszcze trochę czasu, w takich sytuacjach trzeba dać sobie... Czasem na żołąbę, dokładnie. Cześć Sejkowa! Duszki, jakaś śliczna emotka! A to gugowa emotka. Wiesz, że możesz sobie zaznaczyć, nie proponuj aktywnych umiejętności, będziesz dostawała tylko pasywki. Wiem, ale czemu nie? Może przyjdzie jakiś boost do umiejek. Dobra, wróć do menu. Zobaczmy. Który tkacz arkany się postać nazywa? Który ona ma level teraz? Tego jeszcze nie mam. 8. Ło, to jak na pierwszy run z postacią. To srogo weszło. Nieźle, jeszcze 2 i będzie można mu broń zmienić. Drzewko umiejętności. Prawie. Wybacz, że się nie przywitałem, ale siedzę na telefonie i nie widzę pisać na telefonie. Doświadczenie o dodatkowe 15%. Dawaj. To też możesz dać. I to też możesz dać. Więcej ekspa. Szybciej się będą szkolić. 18,7,5. Zwiększa modyfikator obrażeń krytycznych. Mocy w miejscu chwalić się na najbliższe osiągnięcie nowego poziomu. Bez sensu. Otrzymane obrażenia zmniejsza 35 tysięcy. Okej. Okay. Moc pancerza. To se w sumie możemy erbnąć. Dawaj. No i pół koła. 20 tysięcy. Kryształki zdrowia. Wybacz, że się... Czekajcie. Na klątwę ładnie ekspleci 12 minut ponad 20 leveli. Ale, znaczy próbowałam zrobić tu jakąś klątwę, czekajcie. To jak się walkę wybiera, nie? Tu mam 2 i w ogóle mam 50% tylko. Zastanawiam się, czemu tak jest. Proszę cię, to nie jest powód do przepraszania. By the way, też nie lubię.
Czy to jest kwestia tego, zrobienia tej klątwy właśnie? Czy to jest procent? Bo widzisz, tu mam na 100, ale nie robiłam klątw. Czyli tak jakby pierwszy level. Musisz przejść na wszystkich klątwach naraz. A nie chcę! Bo to po cholerę dają możliwość wyboru, jak każą ci przejść wszystko. Nie musisz przejść drugi raz tych samych i będą kolejne dwa? Bez sensu. Leczenie 12% mniejsze. Dobra, spróbujmy. Co zemsta odchłani? Istnieje 10% szansy, że w próbie twojej pozycji spadnie metero. Zajebiście. Dobra, gramy jeszcze raz. Tym badziewiakiem. Boże, jakie slow-mo. Spróbujemy sobie wziąć teraz inne umiejki. Gog wysłał wiadomość. Czekajcie. Jest meteor. Tu tak całkiem obok nie jest na szczęście tej postaci, więc może przeżyjemy. Dobra, dawaj zwinność. Trochę. Przede wszystkim mamy czas na reakcję. No chodź to, chodź to. Dni później. Pocisk chaosu albo trujący. A dajmy sobie pocisk chaosu. Sprawdźmy. Okej. O, fali ognia nie mam jeszcze. Nie miałam w sensie. Dawaj falę ognia. To takie tąpnięcie. No dobra, może być. Magnetyzm też był, ale uderzenie mamy fioletowe, więc a weźmy lodowiec. Tego nie miałam też jeszcze. Potestujemy sobie umiejętności. W końcu szałtu nie muszę zrobić. Okej, taki gist lodowo-odłamkowy. Większe obrażenia. Yes, please. Większe obrażenia. Yes, please.
Proszę cię, dobra, to już przeczytałam, bo musisz przejść na wszystkich klątwach naraz. No ja wiem, że muszę. Wzmacnia ciebie i wszystkich twoich pobliskich sojuszników, zwiększając modyfikatory obrażeń dodatkowe. A weźmy sobie mroźny pocisk. No taki jest obszar efektu. Dotyk lodu. Dawaj obszar efektu najpierw. Niech to zrobi jakiś ładny pierdut. Brzmiące uderzenie. Dajmy sobie dysk. Jest coś, co ja bym chciała stąd wymienić. Może mroźny pocisk byśmy sobie wymienili. No mam same lodowe. Łańcuch błyskawic. A może. Miejmy sobie mroźny pocisk na łańcuch błyskawic. O, jak ładnie. Podoba mi się to, podoba. Kurde, no dobra. Ja potrzebuję ruch i potrzebuję magnes. Siupaga. Golem jest. No dobra, ale wszystkich trzech używałam już kiedyś. To nie. To zróbmy sobie wielokrotne rzucenie. Przyszedł. Jest i on. Tak, poproszę magnes. Ja wiem, że tam było skupienie też. Nowe żeśmy mieli i nie iskry, a nie iskra też była ostatnio. Już powoli nie widzę, gdzie są moje, a gdzie są ich. Te. Dobra, czerwone kółka są. Dobra, wyłączmy to. Obszar efektu. Ué.
Auć. Desperacja. O kurde, tego chyba jeszcze nie miałam ogólnie. Nie widzę, po co masz zbindowane wybierz umiejętność, bo twoja głowa zasłania, ale jeśli zostawiłaś domyślną spację, to radzę zmienić, bo będziesz przypadkiem brała level up później. No wiem, czasami biorę, szczególnie jak lecą... jak lecą, wiesz, na często, że tak powiem, że daszujesz często, nie? Darzyło mi się już parę razy. Dobra tam, tylko gra. Najwyżej użyję czegoś, czego bym nie chciała. Bosik. Już ją tu czuję w kościach, kurde. Hydrę. Wow! Pani! Proszę mnie puścić! Kurde. Jak może być, że mi tu kryształków nazbierać ślicznie, może być behemocik tym razem. Nie żebym mówiła, że muszę sobie wziąć zwinność, nie? Następnym razem. O no nie, no następny boss. O, tu jest, dobra. Łocie, panie. Dobra, stary, giniesz, nie? Pięknie. Zakładam, że to zielone śmierdzące nie jest moje. Nie lubię trucizn w tej grze. Nigdy nie wiem, czy mogę w nią wejść, czy nie. Dobra, idziemy kawałeczka poszukać. Będzie mnie to więcej kosztowało, niż jakbym to olała i nie szła go szukać.
ale posprawdzajmy, co ta plansza ma jeszcze do zaoferowania. Teraz pozbieramy kryształki, które się tu po drodze poczyniły. No i już nam kamyczek niepotrzebny. No i nie wiem znowu, czy się kurde... No właśnie. Więc ja tak myślałam, że dalej nie działa. Dobra. Kościół cię wzywa, słyszysz dzwony? Tak. Idę grać z pesymistyczną w Don't Starve. Miłego grania, ninja, i w ogóle cześć. Pozdrowienia od pesymistycznej. Wzajemnie uściskają ode mnie. I mówiła, że wpadnie na Genshin'a, jak będzie live. O, no to rewelka. To w końcu będzie live z Genshin'a, bo jest nowy chłopak do ogrania. Trzeba mu rzeczy pozbierać. Jan. W sumie, skoro mamy jeszcze dwa życia, to możemy iść dalej. Czy tu się cztery zaliczyły, te klątwy? Czy jak umrę, to się jednak nie zaliczą? Chyba się zaliczyły. Dup. Dzień dobry. Tu na start będą szybko lecały punkty. Słuchaj, jest sporo w tej grze do robienia. Do momentu, gdy psy atakowały, potem nie ogarniałem. Nie, no ja lubię grać w Don't Starve, ale bez tych bossów, które przychodzą, bo ja po prostu nie umiem w te bossy, nie? Jakby krótko i na temat. Jeszcze trzy bossy zostały do endgame'owej formy.
dostały endgame'owe formy, te w Don't Starve'ie? Psy mnie zabijały prawie zawsze, jakoś kiepski jestem w tę grę. Ja tam lubię grać w Don't Starve'a, kiedy mogę, tylko zbieram jagódki, trawy, drzewo, poza tym nie lubię. Update ma trochę pomóc nowym graczom. Nieźle. Chciałabym zobaczyć nową brońkę dla tej postaci i ograć jeszcze jedną jakąś postać. Tak myślę, że to będzie plan na tę grę. Żeby też was jakoś specjalnie nie zanudzić tym tytułem. Kurde, dawaj, magnetyzm, potrzebuję lepszy dostęp do kryształów. Wark, borsuko niedźwiedź, jeleniocyklop. A jeszcze był ten. Mucha była, nie? Dokładniej po pokonaniu jednego z dwóch finałowych bossów w tej grze otwierają się szczeliny i tak dalej. Nieźle. To dużo mnie mija. W sensie ja bym w Don't Starve'a mogła pograć tak jak... Tu pisała... Sejkowa. W sensie, ja bym chętnie pograła O, na przykład chętnie bym poeksplorowała mapkę. Nie wiem, spróbowała, wiecie, ogarnąć łódkę, zejść do jaskiń, bo nigdy tam nie byłam, ale w sumie tak bardziej pooglądać. Poeksplorować, posprawdzać, co można gotować, co można wybudować. Tak bardziej jak właśnie ekonomicznie czy survivalowo, niż się bić z tymi wszystkimi potworami, które tam są. Dorzucimy. I to było właśnie to a propos spacji. Brałam ten kryształ. Brałam. Czy można w ogóle wyłączyć, nie, bossy? Ale ja nie mówię, że reszta na przykład nie może się z nimi bić czy coś, nie? Wiecie, to też tak, żeby nie było, że... Moglibyśmy się podzielić na tych, co zajmują się właśnie wioską czy tam domem, a tych, co bronią nas. Proszę. Ani chwili spokoju tu nie ma. Dawaj więcej magnetyzmu. Zmienimy sobie drzewo dookoła, którego będziemy biegać.
na bank bijemy te dwa levele, żeby zrobić mu broń ogólnie. Pytanie brzmi bardziej, czy mamy na tyle materiałów. Żeby tą broń wyrobić później. No, może być trudno, sakra. Whatever. Aha, no to tyle. No bo mam wrażenie, że czad mi się zwiesił. Tych znaczków tu jest w ogóle tyle, co nie miara. Tak, wiem, że sama sobie je tak ustawiłam, ale przynajmniej fajnie widać, ile efektów wchodzi na te postaci. Dziewiąte, to dawaj wzmocnimy czerwone. Potrzebuję jakiejś osoby czytającej czat przy tym zacinaniu. Zapraszam, jeśli masz ochotę dołączyć i poczytać czat. Zresztą porozmawiać ze mną na przykład. Chętnie. Wstałam do Magoga w międzyczasie, ale jest jeszcze w sklepie, żeby też wbił, bo to byśmy sobie mogli razem jakby pograć, razem, ale osobno. You know what I mean? Dawać te wszystkie babole, co tu stoją. A daj behemota, dodatkowe żyćko. Ktoś tu pluje jadem. Au. To bolało. Wiecie, zwiesiła mi postać na kamienie. Dawać te kamyczki. Wybosik. No tego promienia. Czekajcie, bo wygubiłam myszkę. Tego bossa nie lubię. Ej, popadnij już. Dziękuję. Aaa, tam było coś fioletowe. Gówno. Dlatego nie wyłączałam tych umiejętności, bo przynajmniej jak wypadały mi zwykłe umiejętności, to nie mogłam tego przeklikać. Tam trzeci bosik.
nie wiem, czy telefon dźwignie. A w tej grze nie da się razem grać, bo jakaś umiejętność czytałeś, że coś tam sojuszników, samony chodzi. No, można golemy przyzwać. A w ogóle Dershi jesteś poza, poza tymi golemami? Na razie widziałam tylko golemy. Nie, no, żartuję. Czy żartujesz? Ognista tarcza też jest spoko, bo to przynajmniej jak wchodzę w środek, to ona jeszcze wtedy też by zadawała obrażenia. Czemu te kamienie mi się respią pod nosem? Jak chcesz, to wołaj Magoga. Dzielisz ekran na cztery, my ci dajemy ekran i w czwarte miejsce dajesz kamerkę. A, to taki głęboko, bo no, można kiedyś zrobić takiego live'a w sumie. Ale problem polega na tym, że na Discordzie tylko możesz oglądać tylko jednego live'a. Więc mogłam obejrzeć tylko jeden live wasz. Niestety. Nie obu naraz. Beastmaster jeszcze. Weź ten Wajza. Idź no z tym swoim płomieniem. Dajcie jakieś kromyczki. A może być wątłość. No. Dobranoc. Au, utknęłam. Można więcej oglądać? Mi się chyba wyodrębnić na osoby ekran. Nie wiem, czy da radę naraz. O, a to ciekawe, jak normalnie jak się siedzi na kanale, to chyba, że jak się zdzwonisz. Bo jak się siedzi na kanale, to możesz tylko jeden obejrzeć. Więc jak wciśniesz oglądaj, to ten drugi się z automatu wyłącza. No, można spróbować. Teraz to i tak nie ma na razie ten. Ale możemy się kiedyś. Można spróbować i kiedyś się ugadać. To była spoko opcja. Taki jakiś challenge porobić na przykład, nie? A może być behemot zielony, to przygarnę. Jeszcze jeden boss tu. Trzech plansz mi się nie udało jeszcze przejść. Dwie i kawałek maksymalnie, nie? I to potem się robi taki rozpizdziel na trzeciej planszy, że masakra. A zaś te bossy nie mają na hita. Tylko, że ja praktycznie w obronę w ogóle nie szłam wcześniej. Trochę hapeki. Trochę movement speed właśnie. Też przy barbarzyńcy to tak średnio potrzeba. I głównie w atak. Internet ma być o 22 rzekomo. Jak siedzi na kanale i trzy osoby mają live, to wystarczy oko z plusem kliknąć i można te trzy oglądać naraz. A widzisz, kurde. Człowiek się... całe życie uczy i jeszcze głupi umiera, to chciałam powiedzieć. Będący magnetyzm walnąć. O, brusik przyszedł. Ła, panie! Daj pan pozór. Dawać te kryształy tu wszystkie.
Ale mnie wygrzmaciło. Połowę żyćka. Weźmiemy sobie to po lekku, bo tak powiem, żeby nie powiedzieć, że po lekku. Ależ ta technologia się rozwija. Dokładnie. Mamy to, słuchajcie. Mamy drugi ten zrobiony. U mnie w banku ponoć już nie można normalnie do okienka z gotówką przyjść, aby wpłacić. Z wypłaceniem też nie. Teraz tylko bankomat, a dziadki się dziwią, bo nie wiedzą, co robić. No. To akurat... Znaczy nie może być tak, że nie wolno całkiem, nie? Bo ci ludzie sobie nie poradzą, niestety. No proszę. Lodowy pingwin. Nie lubię tej planszy. Jeszcze na klątwach. Ty, a ta druga mi się też zaliczyła na czterech klątwach? Dersi? Tak to działa, że jak mam je uruchomione i przechodzę z planszy na planszę? Planszy na planszy, to tam ta poprzednia się też zalicza. Bank ma obowiązek przyjąć pieniędzy, bo po prostu bankomat ma limit wpłaty. To też swoją drogą. Chyba się nie zaliczyło. No właśnie nie było achievementa i tak się zastanawiam. Czy jest to tak zrobione, żeby nie opędzlować po prostu wszystkiego naraz? Już zmusić cię do zagrania po raz kolejny. Mi się chce. Mam sobie coś do picika zrobić. Za wszelką cenę chcą mi wcisnąć to podpalenie, no. No i po co tam żyćko? Marnotrawstwo tych ciaszków. Znowu ten badziewiak. Second wind.
teraz musimy się wycofać w pożyćko. Tyle mi z tego przyszło. Idźmy trochę w defensywę może tym razem. I tak osiągnęłam swój cel póki co. Wczoraj takie miny strzelałam, słuchajcie, do tego. No, musik. Miał być magnet, nie magnetem, tylko zwinność. Lodowy przyszedł, bo widzę, że są te kawałki loda. Jeden się skitrał. Tu jest. Był. Dawać mi ten kamień. Może być. Masakra. Słuchajcie, jakbym nie znała siebie, w sensie, to teraz będzie bardzo nieskromne, ale ja naprawdę jestem w szoku, jak mi idzie, biorąc pod uwagę, że wszyscy wiemy, jaką jestem lamą, już szczególnie w czymś, co wymaga chociaż trochę zręczności. I serio, jakbym siebie nie znała, to może bym uwierzyła, że to jest możliwe, a tu nie wierzę, a jest możliwe. I mam niesamowitą satysfakcję z tej gierki. Ciekawa, jaka będzie ta następna. Wystarczyło powiedzieć, ale jest na zajebista. No, w sumie. Wyszłoby na to samo. Ale nie przekazałoby dokładnie tego, co mam na myśli. Ja pierdolę. Ten moment, w którym już przestaje widzieć, co się dzieje na ekranie, chociaż to i tak jest nieźle. Barbarem miałam dobrane tak skille, że serio nie widziałam, co jest grane, nie? Co chwilę mi wybuchało wszystko pod nogami.
Oczywiście to nie jest najlepsza taktyka, jeśli ktoś planuje zbierać surowce, nie? To ja zdaję z tego sprawę, jakby co. Ale mnie wydupczyło. Łopanie. Łopanie! A to jest ta paskuda. Dobra. Zaraz umrę. Dobra. Drugi second wind. Ja, musimy zadbać o to, żeby ona się sama tu wykończyła. Ja widzę, że oni wszyscy dostają tego skilla nieszczęsnego. Dawaj kamień, walić resztę, dawaj kamień. Zabrany, zabrany. Kolejnego bossa nie przetrwam, nie? Ale nie szkodzi, i tak jest dobrze. 139 level. 147 jest chyba... Albo ósmy, to był mój max na barbarzyńcy właśnie. Uda nam się pobić, czy się nie uda pobić? 140. Moment, w którym już się nie można zatrzymać na chwilę. A, dawaj. Jest tą tarczę. Naokoło. Nie, jestem ten boss. Mierdoli tu kwasem wszędzie. Się pozdrawiam. Kwasu. Ich pogrzało. Ha! Ale że jak? O! Ała. Musimy oddać kamień. Daj mi kamień! No. Dobra. Chyba jednak przeżyliśmy czwartego bossa, słuchajcie. Pierdut. Mi się przydał kamyczek znowu na żyćko, ale się nie będę stąd ruszać. Zazwyczaj te wyprawy mają to do siebie, że nic mi dobrego z nich nie przychodzi. Więc po prostu się spróbujemy podleczyć ekspem. Mi się przydał jeszcze jeden second wind. Już nie ma niestety. Jeszcze setka mobków. Odświeżmy sobie czat. Dobra. Weźmy odporność.
Uwaga. Zajęłam wziąć skupienie. Jest i on. Ostatni łosik tej planszy. Stary. No chyba no nie. Jaką on tu ma obstawę? Zabiłam go! Flaszka, trzecia flaszka! Pięknie! Tak! Oh yeah, oh yeah, oh yeah. No to co, idziemy zobaczyć czwartą. Jakby najwyżej umrzemy. Dobry wieczór. Cześć Joda! Cześć Joda! 149 level pobiłam swojego Barbara. Raz gwiazdy mi się skończyły na świecie w Genshinie. O nie! Łociu pana. Ja, ile ich tu jest? Nadciągająca zagłada. Tak poproszę. Ciekawe, czy tu w ogóle dotrwamy do jakiegoś bossa. Dotrwać może dotrwamy. Zostało 170 mobków. Zabiłam, o nie, o nie. No cóż, nie tylko w Hancie mnie to tak cieszy. Pierdut. Okej.
mi tu depcze po piętach. Dawać bossa. Nie widzę. A, mamy go. Nice. Chodźmy sobie po punkty. Tu. Nasze. Jak to tak wszystko wygląda, to wystarczy, słuchajcie, moment nieuwagi. Dobra, dawaj odporność. Czy się ta tarcza ogniska w sumie? Dalej, Bahamuta. Pełne skupienie. Miał przyjść i nie przyszedł, nie? Nie wiem. Jak to tak? 150 hopków. Jasne, te kryształy rodowe są coraz, coraz większy obszar. Jeden taki kryształ i mnie nie ma, nie? Dobra, ale bosik padł. Trzeci, ja nie wiedziałam, czy my pierwszego przetrwamy.
I idę niedługo burgerka robić. Nie wiem, że ty na telefonie, wiem. Smacznego burgerka, tak swoją drogą. Możesz się potem pochwalić swoją produkcją. Ogólnie to nie fair, bo te... dziękuję z góry, już jeden dzisiaj był i wyszedł mi super. Nam, 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 nam. To nie fair, bo te... meteoryty spadają, tak jakby ta otchłań działała. A teoretycznie nie zaliczyły się punkty z otchłani. Tylko są cztery. Te pierwsze. Na was głowa boli, chłopcy. Zaś kwachol. Bo ja go nie widzę, nie? Chyba jest ten typ. Był ten typ. Okej. Ja się trochę nie spodziewałam. To jeszcze została Gorgona do zbicia. Jeśli dobrze szacuję. Chyba, że się powtórzy któryś bosik. To 80 level. Domijamy do 200. Da się, czy się nie uda? Jest ryzykownie. Musiałabym wbić jeszcze 18 leveli. Nie wiem, czy to przejdzie. Teraz będzie boss. Jakiś różowy glut, takiego jeszcze nie widziałam. Wcielenie ognia. O shit, panie. Idź pan w piździec tym swoim promieniem. I różowy glut też mi się nie podoba ogólnie. Stronę. Ja może dobrze naprzeciwko idę. Dobra, wycofajmy się kawałek. O panie, dupa mi się pali. Mam wziąć odporność, kurde. Dużo różowych glutów. Czemu za te osiągnięcia nie wpadają?
To 86 level. Przeszliśmy czwartą planszę właśnie. Tia. To znaczy, że na następnej powinna mi już zostać tylko niebieska. Idziesz smażyć. Pan sędzia opaw prysznic za 20k co hit. Co? A, czyli arkanistę na 20 level wbiłam. Shit, dobra. Na tej planszy byłam raz do tej pory. Wiem, że to są takie pola z runami w ogóle. W sensie teraz ich nie widzę. Może to nie to było? Takie kolorowe pola z runami namalowanymi. Jakieś zadanie chyba na planszy jest, ale... Cieszę się, że robię z tego live'a, bo jak już nigdy mi się nie uda, to przynajmniej będę miała to OP as fuck, aha, to będę miała to zarejestrowane. O Boże. Tu już nie dotrwamy do boca. Nie ma szans. Wszystko boli, nie? Jedni ten to widzę czerwone obręcze na ziemi. Kurde. Jeszcze 10 leveli do 200. Przyszedł los. Nie, no znowu ten. Już nie ma szans z nim. To robi 60 punktów, panie. Widzisz, o nich śmisz, daj mi go zbić. Przegrana. Endless trzeci. Complete the endless mode cycle 3. Cześć, Krzysztof. Dobra, wróć do menu. Na pewno w Kowala możemy mu zrobić... O, i mamy kamyczki. To możemy mu zrobić stafa z ciekawości. I możemy od razu mu tego stafa założyć. Proszę bardzo.
O, tu mi się jakiś nowy postać odblokował. Zabójca. Okej. To będzie walka bezpośrednia. To spróbujemy sobie tego zabójcę wziąć. Co to jest? Większa szansa na otrzymanie ulepszenia ich synergii, w których zastosowanie jednego negatywnego może łączyć, nakładać inny. Koszt runiczny aż 4. Mam 50 koła, więc mogę kupić drugi punkt. A, drugi jest za ten. A ten jest za 10. A ten, to zielonych mi brakuje. Dobra, to mam 3 punkty. Spoko. Wybierzmy sobie zabójcę. Robimy ostatnią rundę. Możemy mu zapadać jakąś runę w sumie. Co my tu mamy? Uderzenie w postaci nie miałam dostępu w innym przypadku, jeśli to możliwe. A dawaj, wyposaż. Niech będzie. I jeszcze jedno możemy rzucić zielone. Umiejętność specjalna dla aktywnej wybranej broni. Otrzymujesz 15% mniej obrażeń ze wszystkich źródeł. Jesteś znacznie bardziej odporny na odepchnięcie. Biorę. Halo, jak tam Siemanko. idzie? No powiem ci, że przeszłam 4 plansze pod rząd. Tak? No zbiłam na 5. mapie teraz. Grałam tym tkaczem Arkany. Ma 20 level po dwóch podejściach. I drugą broń zrobioną. A teraz odblokowałam zabójcę z ciekawości. I zrobimy jeszcze jednego rana zabójcom. A potem zmienimy. A, 60. miesiąc! Dziękuję ci bardzo, Magogu. Za subka. A potem zmienimy grę na tą drugą, bo w nią jeszcze nie grałam. Więc spróbujemy tam Ten zagrać. god coś tam. No, to z brońkami, nie? Dobra, możemy jeszcze w drzewku umiejętności co nieco odblokować, bo mamy trochę punktów. Mniejsze obrażenia otrzymane o jeden. Dawaj, czerwony też może być, niebieski też może być. Moc bloku. Miałam sobie to zrobić, kurde. Dobra, będziemy mieć większy zasięg zbierania, też może być. Żółtych nie mam. Co tu No. jeszcze mogę odblokować? Chyba nic za te pieniądze. No dobrze. Zobaczymy, walka. Zrobiłam. Aha, czyli zrobiłam to, mi się świeci. To teraz jest klątwa następna, i tu trzeba zrobić. 4 też, a jest 5 do wyboru. Tak to działa. Czyli te się nie zaliczyły. Czyli jak wybierzesz sobie klątwę na pierwszej mapie i potem przejdziesz do następnych map, to ta klątwa zaliczy ci się tylko na pierwszej mapie. Nie, ja nawet jak przejdziesz następne, to i tak jest tylko jedna, no nie? Co tym, Szkoda. czyli na każdej mapie musisz po jednej, po kolei klątwy przyjść. Tak. No, ja myślałam, że wiesz, jak tu aktywowałam, to na następnych też mi się zrobią. Wiesz, o co chodzi? Nie, to tak by No. było, wiesz, to by było za prosto, to wiesz, chodzi o roguelike'a, nie? Masz, wiesz, często grać. Leczenie, eksplodowanie tego w nią, teraz pojawia się wcześniej. Armia klonów. Dobra, zróbmy taki zestaw. To ma pchnięcie. Łoż. Panie. Już mnie boli. No na pewno z klątwami jeszcze se dałaś na pierwszy ten.
No ale wiesz, no pasywki są do wszystkich, więc... No na szczęście, że to drzewko, wiesz, jako tako funkcjonuje. Dajcie mi te kamyczki. Trzy dni później. No no tak, bo ty masz te dwa dodatkowe życia. No. To jest zarąbiste ogólnie. Dobra. Wielokrotne rzucenie. Ale lepiej, powiem ci, gra mi się, jak sama sobie steruje, w którą stronę mają te obrażenia iść. No na padzie pewnie jest gorzej, nie? To... Mhm. Pewnie na myszce jest lepiej, nie? O, elitki już przylazły. Zajebiście. Pewnie, pewnie. Tak. Mhm. Bombę odłamkową poproszę. Tu pójdziemy w klasyczny zestaw chyba umiejek. No jeszcze zobaczysz, jaki ma ten drugi podstawowy skill, nie? Proszę ginąć i się nie krępować. Łopa, nie, coś teraz, żebym nie wiem, co wybrała. Dobra, coś fioletowego. Także do ciebie lepiej jest właśnie nieautomatyczne levelowanie, co robisz chyba. Wybierz na wtedy guzik i... No nie, bo to zaś będzie świecić. Tu po prostu musiałabym zmienić spację. Ale to jest taki malutki innego. Znaczek będziesz miała na środku tylko, bo ja miałem też tylko, że mam wcisnąć. No ale to za każdym razem właśnie musisz wcisnąć, nie? A tak ci wymuszę. Ja no ale to wiesz, nie wiesz, to klikniesz, no. Nie. Na razie nie narzekam. Odchłań... Tak jest chyba pauza, nie? Jak kurde bierzesz ten. Tak. No, no to... Jedyne co, że jak sobie daszuję i w tym samym momencie no. Wpadnie, wiesz, no to to jest. Super, jak mnie tu w crossfire wzięli. Tak poproszę. Magic Fist. Co wy macie z tą trucizną, no? Nie chcę trucizny. To sobie potem wymień, wiesz, ten piorunki. No to on mnie, czy ja jego? On mnie. Jak ty możesz? Bo to jest boss. No. Muszę się podleczyć teraz. Przez niego. Widzicie, w pizdziec tym wszystkim. To te klątwy, jak masz postać na pierwszym levelu... No cóż... weźmy sobie to zamiast... tego chyba...
I weźmiemy se kolce cienia zamiast tego. Jakoś tak spokojnie, nie? Na tym pierwszej mapie to jest tak delikatnie bardzo. Już żeś przylazła. Labo. Tak, właśnie. Tam coś było chyba nowego tym na ekranie. O, rzadka moc. Obszar efektu. To było pole minowe. Tego chyba nie było wcześniej, co? Chyba nie, no. Może byśmy sobie wrzucili zamiast tego? Ja wiem, że to już jest czwarty ten. No tak całkiem pod bombki teraz. Przyraz.
dawaj go tu. Ale coś mi z nim wybitnie nie idzie. Łam, ja wygrzmociła? Co jeszcze? A nie, to na chwilę następny boss przyjdzie. Tyle mi z tego będzie. No. Ja tam już planszę na dwa bossy robiłaś. Ale żadnej nie zrobiłam do końca, w sensie maksymalnie 3 mi się udało bossy zbić. No. Z 10. No z 10, no. Ale to tylko 5 będziesz, to jeszcze 3 możesz mieć. O. Chyba będzie mój najgorszy run. No właśnie. Nie, serio, jakby zrobienie tego na postaci, która ma pierwszy level, to był żart, nie? Wszystko mi śmierdzi pod nogami. Dawać otchłań. Czy? A nie. No chodź tu po tych minach. To będzie pierwszy od niepamiętnych czasów, kiedy zdedzę na pierwszej planszy. Gdzie tym smrodem jeszcze narzygacie? Nie tylko wydasz. Dawać punkty. Oczywiście. Więcej! Więcej! Dajcie trzeciego bossa. Co się będziemy tutaj rozdrabniać? Jeszcze tornado. Tak, wybuchnij, narzygaj. O, Jezus. Śmiesznie. Tak było ładnie i prosto.
Ale się trzeci boss przyjdzie, no to akurat, no. No mówię, sam razi. Zrobisz ładnie, wiesz, jak trzy bossy na razy. Oczywiście. No to ten zestaw nie bardzo. A pierwsza poziomową to ten musi być. Golem. No chodź tu, chodź. Jeden z drugim. Jeszcze te będą na mnie żygać. Dajcie punkcie szkłów. Nie, teraz nie będę wymieniać umiejętności. No chodź, chodź. Jeden z drugim. Pisiąt punktów mi zostało, pisiąt. Pisiąt dwa. No dawaj, zgiń, że 8000 masz, stary. To już wstyd normalnie. Jeb, no na pewno. Jeden padł. No to drugi końcówka i akurat włościk się przyjdzie i koniec mapy. Second wind za chwilę. No, będzie. Chyba, że mnie punkty wyratują, w co wątpię. Jeszcze mi kawałka do levela brakuje. Ja pierdziu. 17 tysięcy, stary. I 60 second wind wskoczył. I 60 punktów do następnego bossa. Dawaj tak. Dobra, leży. Kamień. Przyszedł. Paskuda. Ten kamień.
To jest dopiero drugi second wind, papierowa postać. No chodź, chodź. Plus jest taki, że jakby więcej bossów nie wyjdzie już. No bo to jest ostatni, no. Dobra. Nie ma szans. 20 punktów ciężków. Rondo, rondo. Ach, 11 hapeków. Tyle było. Nie zrobili pierwszej mapki, jeśli nas, jeszcze nasrać na środku. No, dokładnie. Dobra, ale 3 levele wpadły, słuchajcie. Udało się. Zrobimy sobie zmianę gry w takim razie na tą drugą. 2 godziny grałam! Te 3 plansze! No to tak jest, kurde. No wiesz, jak jedną planszę pewnie robiłaś, kurde. Jak zrobiłaś całą, no to... No, zeszło się, nie? Dobra, przerwa w takim razie. Odpalimy drugą gierkę, ja skoczę po coś do pićka, także zaraz wracamy.